Witam serdecznie. Nazywam się Anna Empel i jestem doktorem nauk farmaceutycznych. Zapraszam Państwa na pierwszy film z cyklu Farmakoterapia bólu w perspektywie aptekarza. Film ten powstał we współpracy z serwisem aptekarz.pl. W dzisiejszym materiale chciałam zapoznać Państwa z zagadnieniem dotyczącym odczuwania bólu. Według Międzynarodowego Stowarzyszenia Badania Bólu, ból jest nieprzyjemnym doznaniem czuciowym i emocjonalnym, związanym z potencjalnym lub rzeczywistym uszkodzeniem tkanek. Definicja, którą przedstawiłam, wskazuje na dualizm bólu, który może być wynikiem faktycznego uszkodzenia lub po prostu subiektywnym odczuciem. Zadajmy sobie w tym momencie pytanie, czy skoro ból jest dla nas nieprzyjemny i niekomfortowy, to czy jest potrzebny? Oczywiście, że tak, ponieważ pełni w życiu każdego z nas funkcję ostrzegawczo-obronną. Jest sygnałem potencjalnego zagrożenia, jak również odruchowa odpowiedź na bodziec bólowy pozwala zminimalizować skutki ewentualnych uszkodzeń. Ból jest odbierany przez receptory zwane nocyceptorami. Natomiast szlak przewodzenia bodźca bólowego z obwodowego do ośrodkowego układu nerwowego nazywany jest szlakiem nocyceptywnym. Nocyceptory rozmieszczone są na wolnych zakończeniach nerwowych, w skórze, tkance podskórnej, okostnej, mięśniach czy narządach wewnętrznych. To właśnie od nich zaczyna się proces powstawania odczucia bólowego, czyli nocycepcji. W pierwszym etapie tego procesu, czyli etapie transdukcji, dochodzi do zamiany energii bodźca na impuls elektryczny. W drugim etapie, etapie transmisji, ten impuls elektryczny przewodzony jest do rogów tylnych rdzenia kręgowego i dalej do ośrodkowego układu nerwowego. Kolejno dochodzi do modulacji, czyli hamowania, pobudzania i sumowania bodźców, a w czwartym etapie procesu nocycepcji zachodzi proces percepcji, czyli po prostu jednostka orientuje się, że dany bodziec bólowy zaistniał, ocenia ten bodziec bólowy i dochodzi do wyzwolenia reakcji albo odruchowej, albo reakcji emocjonalnej. Istnieją różne rodzaje bólu i tak w zależności od patomechanizmu powstawania bodźca bólowego wyróżniamy ból receptorowy oraz niereceptorowy. Ból receptorowy powstaje na skutek drażnienia receptorów czuciowych w sposób termiczny, chemiczny lub w sposób mechaniczny. W obrębie bólu receptorowego wyróżniamy dodatkowo ból somatyczny oraz trzewny. Ból somatyczny pochodzi najczęściej z urazu lub uszkodzenia tkanek miękkich, jest prosty do zlokalizowania i opisania przez pacjenta. Z kolei ból trzewny jest już trudniejszy do opisania przez pacjenta, trudniejszy do zlokalizowania, często jest rozlany i rzutujący na inne narządy wewnętrzne. Kolejny rodzaj bólu, o którym wcześniej wspomniałam, to ból niereceptorowy, inaczej nazywany neuropatycznym. Ból neuropatyczny często ma charakter gwałtownych doznań bólowych o charakterze przerywanym lub ciągłym i powstaje na skutek uszkodzenia ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego w wyniku urazu czy choroby np. nowotworowej czy w wyniku długotrwającego stanu zapalnego. Stąd możemy przejść do innego podziału bólu w zależności od czasu długości jego trwania. I tak wyróżniamy ból ostry oraz ból przewlekły. Ból ostry najczęściej pełni tutaj funkcję ostrzegawczo-obronną, jest bólem przemijającym, najczęściej pojawia się w wyniku urazu czy w wyniku oparzenia. Natomiast ból przewlekły jest trudny do wyleczenia, ponieważ często trudno znaleźć źródło tego bólu. Może się pojawiać nawet po wyleczeniu pacjenta i wygojeniu tkanek i najczęściej jego przyczyną są długotrwające stany chorobowe, choroby nowotworowe czy bardzo przewlekłe, na przykład choroby autoimmunologiczne. Moi drodzy, na tą chwilę to już koniec. Jeżeli ciekawi Was, o czym będę opowiadała w dalszych częściach cyklu Farmakoterapia bólu w perspektywie aptekarza, no to zapraszam do śledzenia kanału Farmacja TV i oczywiście do subskrypcji. Pozdrawiam serdecznie!